Witam Cię w drugim module kursu GitHub dla inwestorów. W module tym zajmiemy się analizą projektu, który jest forkiem i opiszę, w jaki sposób korzystać i w jaki sposób działa funkcja compare. Słowem wprowadzenia, fork danego projektu jest to kopia. Znaczy to tyle, że w pewnym momencie rozwoju tworzenia danego projektu inne osoby spoza projektu lub też oczywiście może być też taka sytuacja, że z tego projektu, ale częściej raczej jest to realizowane, że osoby z innego projektu lub osoby w ogóle niezwiązane z projektem tworzą swojego forka danego projektu, czyli tak naprawdę robią jego kopię na GitHubie, a następnie wszelkie zmiany dodawane już do tego sforkowanego projektu tworzą funkcjonalność nowego projektu, zupełnie niezależnego od pierwowzoru. Jest to praktyka powszechnie stosowana właśnie w dziedzinie otwartego oprogramowania. Moim zdaniem istotne jest to na tyle, żeby tak naprawdę zweryfikować, w jaki sposób kopia projektu różni się od swojej bazowej wersji, a dzięki temu będziemy w stanie stwierdzić, czy tak naprawdę warto tym projektem się zainteresować. Pierwszym przykładem, na którym chciałbym omówić to zagadnienie, jest repozytorium projektu Green Power. Repozytorium to jest jawnie oznaczone na GitHubie jako fork projektu Dascoin, także to już powinno wzbudzać pewne wątpliwości. Jeśli coś jest kopią, forkiem danego projektu, to mamy taką informację właśnie na GitHubie, widoczną tutaj na ekranie, czyli pod główną nazwą repozytorium widzimy forked from, czyli skopiowane z, i tutaj nazwa repozytorium bazowego rozwiązania. Aby zweryfikować tak naprawdę, jakie różnice zachodzą w skopiowanej części, w skopiowanym projekcie w stosunku do pierwowzoru, korzystamy z funkcji compare, z funkcji tutaj widocznej teraz na ekranie, i tak po wybraniu tej opcji, na przykład dla omawianego tutaj projektu Green Power, na ekranie widoczny jest widok przedstawiony teraz tutaj na ekranie. Widzimy tutaj przede wszystkim w lewej części bazowe repozytorium, czyli repozytorium tego pierwowzoru, nazwa brancha, czyli base master, czyli główna gałąź tego kodu, a następnie to, co jest kopią, to co porównujemy, tutaj widoczne w prawej części ekranu, czyli główne repozytorium Green Power Chain Limited, również branch główny master. I tak naprawdę podstawowa i od razu rzucająca się w oczy weryfikacja jest niezwykle prosta, ponieważ jeśli tutaj widzimy zielony napis Able to Merge, oznacza to, że projekt sforkowany, projekt będący kopią, może być od razu złączony ze swoim pierwowzorem bez żadnej utraty jakiejkolwiek funkcjonalności. Tak naprawdę oznacza to tyle, że zmiany w projekcie sforkowanym, w projekcie będącym kopią źródłowego projektu, są na tyle nieistotne, że nie wpłyną one w żaden sposób na funkcjonowanie projektu bazowego. Tym samym oznacza to tyle, że w projekcie tak naprawdę nic znaczącego nie wydarzyło się. Oczywiście mamy tutaj możliwość przeglądania różnicy pomiędzy tymi forkami, pomiędzy forkiem a repozytorium bazowym. Widzimy, że różni się ono 17 commitami, czyli 17 zmianami w kodzie. Zostało w tym czasie zmieniona treść 21 plików i zrealizowane zostało to przez 5 osób. I tutaj poniżej mamy wyświetlony cały listing poszczególnych zmian w kodzie. Klikając na poszczególne nazwy zmian, mamy możliwość weryfikacji tego, co w tym projekcie się zmieniło. I tak naprawdę tutaj widzimy, że jedyną zmianą w tym komicie była zmiana symbolu właśnie tokenu,
z DAS na GLN, czyli z DAS Coina na Green Power. I to już nam powinno i daje nam dosyć jasny obraz tego, co w projekcie tak naprawdę się zmieniło i co się w nim dzieje. Kolejny przykład tej funkcjonalności to projekt Energy, tutaj główne repozytorium tego projektu oraz widoczna funkcja Compare dla tego projektu właśnie w porównaniu do Dasha. A tutaj należy zwrócić uwagę na to, że historia tego projektu była następująca. Projekt Dash jest jawną kopią projektu Bitcoin, co oczywiście jest widoczne na ekranie. Następnie projekt Energy został sforkowany z projektu Dash i dzięki temu mamy możliwość porównania tych dwóch wersji. Tutaj widzimy inną sytuację niż w omawianym wcześniej projekcie Green Power. Mamy informację, że tak naprawdę nie można automatycznie połączyć tych dwóch projektów, a wynika to z tego, że po prostu zmiany dodane do projektu Energy były na tyle duże i były istotne pod względem logiki działania, że aby te dwa projekty ze sobą połączyć, niezbędna jest działalność tutaj programisty, niezbędna jest działalność osoby odpowiedzialnej właśnie za ten projekt. Oczywiście to też nie świadczy jeszcze o tym, że funkcjonalność jest zupełnie różna. Mogły tutaj być wykonane takie operacje, które po prostu wymagają, aby ich dołączenie były realizowane nie automatycznie, ale przez właśnie kogoś z zespołu programistycznego. Niemniej jednak tutaj z tego jasno wynika, że projekt Energy jest forkiem projektu Dash, a projekt Dash jest forkiem projektu Bitcoin. Kolejny przykład jest to projekt TomoChain. Tutaj, co ciekawe, natomiast nie widzimy, że projekt ten jest forkiem, natomiast wynika to bezpośrednio z podobieństw, które występują w kodzie. Także to jest sytuacja, która nie jest tak łatwa do wyśledzenia, jak to było w poprzednich przypadkach. Nie mamy tutaj tej informacji o właśnie forku. Natomiast podobieństwo do kodu platformy Ethereum również jest bardzo duże. Spora część projektu TomoChain została zapożyczona z projektu Ethereum. Niestety nie zostało to zrealizowane zgodnie z zasadami, jakie panują na GitHubie. Repozytorium Ethereum po prostu zostało skopiowane na dysk twardy komputera osoby rozpoczynającej pracę nad repozytorium, a następnie umieszczone właśnie w repozytorium TomoChain, na którym dalej były i są wykonywane prace. A dzięki temu, że historia zmian, jaka jest zawarta właśnie w systemie kontroli w wersji Git, pozwala nam sprawdzić również, że tak naprawdę TomoChain w dużej mierze korzysta z kodu Ethereum. Kolejna ciekawa sprawa to przypadek projektu Komodo. Tutaj sytuacja jest trochę inna niż w poprzednich projektach, gdyż tutaj najpierw mamy do czynienia z repozytorium, typowym repozytorium jednego użytkownika JL77, który to założył repozytorium projektu Komodo, forkując je z projektu Zcash. A następnie cała platforma Komodo jest forkiem właśnie tego repozytorium, czyli forkiem, kopią repozytorium użytkownika JM77. I tutaj widzimy, że porównując poprzez funkcję compare ten projekt z projektem Komodo użytkownika JL77, widzimy, że jest on również forkiem tego projektu. Tutaj oczywiście jest możliwość bezpośrednio połączenia tych projektów, a to wynika po prostu z logiki prowadzenia projektu, jaką przyjął sobie zespół projektu Komodo.
Oni realizują to w ten sposób, że najpierw wszelkie operacje są wykonywane właśnie na repozytorium Komodo w ramach użytkownika JL77, a następnie, jeśli to przejdzie odpowiednie testy, jest merdżowane, jest kopiowane do organizacji Komodo Platform, do właśnie repozytorium Komodo. Także tutaj po prostu taka trochę zagmatwana logika. Niemniej jednak tutaj organizatorzy tak sobie to zorganizowali i realizują. Dziękuję, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że dzięki niemu zrozumiałeś istotę forków oraz w jaki sposób dzięki przechowywaniu kodu źródłowego na GitHubie mamy możliwość zweryfikowania tego, czy w projekcie coś się zmieniło od momentu, kiedy został on sforkowany, czyli skopiowany od swojego pierwowzoru, gdyż nie zawsze ta operacja powinna budzić podejrzenia. Otwarty kod źródłowy ma to do tego, że po prostu jest to dopuszczalne i projekty właśnie w ten sposób mogą być rozwijane w inną stronę niż projekt bazowy. Zapraszam do następnego odcinka.